dzisiejszą dyskusję poprowadzi razem z Marcinem Salina Siwy, czyli redaktor prowadzący naszego sztandarowego produktu dla profesjonalistów branży HR, czyli serwisu HR. Ja będę z Państwem też przez pewien czas. No i cóż, zapraszam Marcinie, możemy zaczynać. Jestem przekonany, że macie Państwo doświadczenia, czy wasi menadżerowie z rekrutacją takich osób w waszych firmach. No i chciałem spytać tutaj o właśnie to, co mówił właśnie też Rafał, tak? Czy one są pozytywne, czy negatywne, czy oni już pracują, czy dopiero zaczynają pracę, jak to wygląda? Jak mówimy o pokoleniu, to mówimy o wieku, ale tak naprawdę to jest pierwsze pokolenie tak zwane wybite demograficznie, tak? Czyli brat z siostrą mogą być pokoleniami X i Y, czyli to nie musi być wcale dziecko poprzedniego pokolenia. Więc to jest po pierwsze bardzo taki charakterystyczny rys Y-ów. No i to są ludzie ery informacyjnej, tak? Czyli tak naprawdę to nie kwestia wieku, tylko kwestia tego, jeżeli weźmiemy Y-ka z małego miasteczka, to Y to nie jest taki Y, o którym my mówimy, tak? To jest Y, którego ominęła fala sieciowości. Mówiąc w pojęciu pokolenie z punktu widzenia pracodawcy i naszych technik czy strategii działania, przypominam, że przewaga ludzi, których można rozdzielić wiekowo, zanikła. My mamy do czynienia, gdy rozmawialiśmy, mamy do czynienia z prezesami firm w wieku 65 lat, którzy mają te same cechy, o których tutaj mówimy. Ale... Ja z kolei w praktyce w Polsce takich ludzi spotykam na co dzień. Zatarło się, że jak ktoś ma lat 40, to jest to inny. To nie w tym rzecz. W pracy, pozwól. W pracy, że jest inny od tego, który ma lat 20. Generalnie jest tak, w moim odczuciu, że starsze pokolenia patrzą na młode i to, jeżeli młody kolega nie zostaje w pracy, mi też daje do myślenia. Ja też zaczynam widzieć w tym aspekt pozytywny. Co robię, też staram się być punktualnie, ale sama pamiętam czas, kiedy naprawdę zostawałam po godzinie. Tak. To jest w ogóle jedno z moich ulubionych powiedzonek, powiedzenie Tadeusza Kotarbińskiego, że ludzie się dzielą na szczerych i uprzejmych. I po prostu pokolenie Y jest szczere, natomiast X-y są uprzejme, prawda? Ja mówię już w takiej sytuacji, jeżeli muszą wybierać którą z tych dwóch wartości. I jak gdyby X-y często nie mogą właśnie znieść tego, że Y mówi co myśli. Oczywiście po iluś tam latach w korporacji on traci zwykle tę cechę, ale w momencie jak rozpoczyna tę działalność zawodową, to on właśnie jasno artykułuje swoje oczekiwania, prawda, swoją wizję rozwoju zawodowego, swoje oczekiwania od organizacji. I jak mówię, i tu się pojawia ta trudność, bo ten X często tego nie może znieść. Sposób podejścia do pracy może być zależny od wieku. Chociaż u nas bardzo, można powiedzieć, każdy doradca finansowy, nie sposób, żeby on na przykład nie wykorzystywał nowinek technicznych, nie szukał informacji w sposób nowoczesny. I tutaj musi się zatrzeć różnica wiekowa, bo jeżeli by się nie zatarła, to po prostu ta osoba nie nadąży, że tak powiem. Czyli jest też wiele osób starszych, które znakomicie, nawet o wiele lepiej radzą sobie z nowinkami czy z poszukiwaniem wiedzy w sposób nowoczesny, aniżeli osoby młode. Bo właśnie tak jest, że młode są przyzwyczajone do tego, że im się poda na tacy. Nie można powiedzieć, że czy to pokolenie X czy Y będzie lepiej bądź gorzej radziło sobie z, na przykład z tą nową technologią, natomiast daje się zauważyć sposób podejścia uzależniony od wieku. Ludzie dorastają czy dojrzewają do pewnych ról w różnym wieku. Dużą sztuką jest, kiedy nic nie zmieniło, realizować jedną z najważniejszych funkcji każdej firmy, umiejętnie dobierać ludzi. Czyli proces rekrutacji jest bardzo ważny. Jeżeli wiem, czego chcę i tego oczekuję od osoby, którą chcę dobrać do firmy, to dobiorę najlepszego z możliwych. Jednocześnie w trakcie rekrutacji ja będę znał jego oczekiwania. Czyli już wiem, o co to chodzi. A jedną z najważniejszych sztuk dobrego kierownika umiejętność indywidualnego podejścia do każdego pracownika, jak i poszukanie mu takiej ścieżki czy takich elementów, które on od firmy oczekuje, a ja będę potrafił w jakiś sposób spełnić, aby był X-y tej owca cała, czyli moje cele będą realizowane przez niego, a on będzie realizował również swoje, nie? Poprzez firmę. Wizerunek, opinia pracodawcy.
Czy zgodziłbyś się pracować w firmie, która nie cieszy się dobrą opinią pracodawcy, ale oferuje dobrze płatną pracę? 52% tak, 32% nie, 17% nie wiem. Kolejny slajd jest przekrojowy też, pokazuje jak mówili studenci, jak absolwenci i jak o profilu ekonomicznym, humanistycznym i profilu technicznym. Czyli większość, ponad 50% zgodziłaby się. Jakie wynagrodzenie netto na rękę chciałabyś otrzymać podejmując swoją pierwszą pracę po roku pracy i po 3 latach? Tu mamy na początek, po roku po pracy, słupek szary to jest właśnie ten średni, wszyscy respondenci. Studia dzienne, niebieskie słupki, studia wieczorowe, słupki czerwone. Przypominam, jest to pensja netto, już na rękę. Tak?